kto pierwszy z ekipy rapy zdobędzie każdą z 10 ród i włoży ją do swojej skrzynki umieszczonej obok spawna w ustalonej wcześniej kolejności, wygrywa cały challenge. Na start każdy z nas otrzymał żelazny Kill of Steel Touchem, którego nie mógł stracić do końca gry dzięki włączonemu Keep Inventory, które oznaczało, że po śmierci nie wypadały z nas itemy. A wspominam to ewentualnej śmierci, ponieważ przeszkadzanie innym było dozwolone, a dla jeszcze większego utrudnienia od samego początku rozgrywki był włączony tryb Lifesteal z dobrze wam znanym zawieraniem sobie serc. Podążając za wyglądowymi zmianami YouTube'a w ostatnim czasie, ty też zmień kolor przycisku subskrybuj z białego na czarny. A jeśli stęskniłeś się za wspólnymi rywalizacjami całą ekipą, to zostaw łapkę w górę, a już bez przedłużania zapraszam cię na wyścig. Panowie, czy jesteście gotowi? Jestem. Trzy, dwa, jeden, start! Dobra, do skrzynek trzeba biec. Wszyscy poszli! Nie, nie wierzę, to co to było? Czemu się? Ja? Czemu mnie? Czemu mnie? Dobra, ja... Jestem pierwszy, jestem pierwszy! Jestem pierwszy! Jest wioska! Jestem pierwszy, jestem pierwszy! Dobra. Nie! Kubilhamie! O kurde! Ajajaj! Dobra, jedno serce więcej. Kubila, dawaj tobie, że ma jedno serce więcej. Zostawmy. No zostaw mnie i zaczynasz gonić! Muszę cię odstraszyć od mojego sianka, dobra? Nie trafiłem! A ja nawet 5 sztuk ci zrobiłem. Boś w ogóle to było strasznie miłe w tej strony. Sorry, wolałem każdemu puścić. Ile ty masz serc? Jezu, jeszcze mam 3 serca! Skąd? Zostaw mnie, masz tego. A Mikol ma siekierę! Goni mnie! Czemu mnie gonisz cały czas? Co jest? Dobra, ej, już. Nie hitnij mi od golema, bo to będzie niemiłe. Dobra, trzeba już rudy. Mam pierwszą rudę. Właśnie, bo ja was tu tak piję. O, mam drugą rudę. Nie, no! Kurde, mało jedzonka. Co? Backstabował mnie! Dobra. Nie zamierz. Co? Okay. Nie! Dobra. Co? 10 serc mam. Nie. Mam pierwszą rudę. Dopiero? No tak. Jedzonko jest najważniejsze, już o tym wiem. Może ja od razu w te góry pójdę? W górach mogą się pojawić emeraldy, więc stamtąd najlepiej by było je zdobyć. Nie wiem, kto mnie tak na samym początku załatwił. To Mikors mnie tam załatwił. Ja załatwiłem na pieraka. To gdzie na pierak wpadł w takim razie? No do tej dziury, tylko wyżej poziom od was. Wpadłem to na sam dół. Dobra, kogo by teraz tutaj załatwić? Kogo by tutaj załatwić? To ty, Bush, nie grasz tego challenge'u, tylko chyba starasz się przeszkadzać innym, ty jesteś takim dodatkiem po prostu. Ja jestem do przodu bardzo od was, bo mam takie rzeczy, że... Nie, tylko nie zapadający się śnieg. No i zaczynamy zabawę w poszukiwaniu. Może być ciekawy. Nie wierzę w to, bo po prostu to jest taki rzecz. Wiecie, że najlepszą taktyką jest rozwalanie śniegu i szukanie pod nim emeraldu? Ja właśnie tak robię, mimo to odda. Wiedziałem, że tu jesteś, ale wiesz co? I tak nie mogłem nic zrobić przez ten śnieg. Okej, pierwsza ruda, myk. O, jest żelazo. Ale z emeraldem to będzie faktyczny problem. No, to prawda. Ten śnieg jest irytujący. O, miedź. Ej, też widziałem miedź i zapomniałem, że trzeba ją zebrać. Fajnie. O, żelazo. Ty, stój. Daj mi jedno. No dobra. Na pewno? Jest! Co jest? O kurde! Ja stąd idę. Ma emeralda, jak nic. Kubir ma emeralda. Nie wiem. No to... Nie, to musi być emerald, no. Nie wiedziałem, że na tym biomie mogą być emeraldy w ogóle. Ja nawet teraz potwierdzę. No to ja już wiem, co robię przez cały odcinek. Nie wiem, czemu ja mam dopiero 3 rudy. Taki fatalny start. Ja mam jedną, spoko. A nie, dwie mam jednak. Ja mam 3. Ja mam już większość w sumie. Nie! Nie gadaj. O matko. Wojciech, jak coś, to mogę się handlować emeraldami. Ej, Wojtuś, ja ci dałem tego żelazo. Mam aktualnie 3 rudy emeraldu. Mogę 2 dać na handel, ale to musi być jakaś seria porządna oferta. Ale popatrz, Wojtuś, ja byłem do ciebie tak miły, że nic od ciebie nie chciałem. No, nie powiedz, że tak nie było, Wojtuś. Tak nie było, no. No jak nie było? Mikol's challenge dla Wojtka. Powiedz, że tak nie było, no? Tak nie było. Co? Nie, czekaj, co tu się dzieje? Ja w tej rundzie mam jakiegoś farta, ale nie w tym, czym powinienem mieć farta. Ile tego tu jest? Nice. O, ruda kolejna. Diamandos! Nice. O kurde. Muszę was trochę pognębić, bo jestem bardzo do przodu, więc trochę wam trudne życie. O, jest kolejna ruda. Emeraldo? Jest!
Co znaczy? Ja nie mam nic. Diamandis, my brother! O, siema. Ancient City, o kurczę. Co? Tego to ja się akurat nie spodziewałem. A gdzie ty to znalazłeś? U mnie. U mnie, ja, no to git. U mnie to jest. Jest, kolejny diamando! Potrzebuję jeszcze jednego diamando, żeby stąd wyjść. Ile diaksów? Nie, no ja myślałem po raz kolejny, że znalazłem emeralda. Rozmyśliłem się, chłopaki, idę wygrać tę grę. Dobra, mam wszystko! Co? Dobra, nie wchodzę czy do nawet netheru. Do netheru, ale... nie wszedł do netheru, ale ma wszystko. Bo ja teraz się tak skupiłem. Ja wytradowałem villagera, stary. I też przez chwilę się przestraszyłem. A wszyscy zareagowali w taki sposób, ponieważ ustaliliśmy jeszcze jedną zasadę przed rozpoczęciem naszej rywalizacji. Polegała ona na tym, że w momencie, gdy ktokolwiek zdobędzie wszystkie rudy, musi napisać na czacie mam wszystko. Dopiero po napisaniu tej wiadomości taka osoba mogła zacząć starać się odłożyć wszystkie rudy do swojej skrzynki w poprawnej kolejności. No i oczywiście jedynym prawdziwym potwierdzeniem na to, że ktokolwiek rzeczywiście jest blisko ukończenia challenge'u, była sama wiadomość na czacie. Więc mówienie dokładnie tej samej komendy, ale na głos, nie miało żadnego znaczenia w rozgrywce. Ej, przepalaliście kiedyś rudę diamentu? O, to jestem pierwszy. O, co znalazłem? 7? 8? Czyli został mi tylko nether, do którego zaraz wchodzę. Aha, dobra, to ten. Chciałby ktoś może się sfokusować na mojego? Zostawcie mnie, jestem grzeczny. Po co się na niej fokusować? Nie wiem, pamiętajmy o komendzie. Jak będzie komenda, to wiecie co robić. Tylko miejcie coś, jak szybko się zabić ewentualnie. Nie, no masakra. Musiałem specjalnie. Aha, aha. Tak, tak. TF. Nie no, nie ma co, kurde. Ja za każdym takie... razem tak mówię, nie? No ale z Busiem jest inna sytuacja. Nie no, totalnie masakra. A swoją drogą od razu zrobię takie coś. Ej, powinniśmy zagrać, kto zabije wszystkie moby. Taki wyścig. CO?! No. Emeraldę znalazł. Nie, nie uwierzycie! Zaraz spawner, a tam nocza pewnie. O kurczę. Nie no, dobra, zobaczycie na ekranie. No mocno, mocno. Ile złota tu. Wojtek, podaj kordy. Słuchaj, na spotkanie biznesowe przyjdzie czas. Teraz ja wygrywam Jerka. A to masz mi dać, żebym ja wygrał. Ja ci dałem. Rozumiem, Mikolsie. Słuchaj, Mikols, jesteś wersji. Moim przyjacielem i bardzo chętnie bym z tobą ten, ale aktualnie mam inny cel do zrobienia, który właśnie zaczynam wykonywać. Powiedziałeś to tak od cicho, może. A, jest w netherze. No dobra. Chłopaki, chciałbym ogłosić, że właśnie zdobywam 9. rudę. W takim razie następną rzeczą, jaką zrobię, będzie powstrzymanie napieraka. Ej, ja się zgubiłem, nie? Totalnie się zgubiłem. Tu przystanie nagrywa. Miałem najgorszą taktykę na świecie, ja nie wiem, mam jakiegoś pecha, nie? Dobra. Nie masz czym się martwić. Ja mam lipę straszną. Dobra, zabiję się. Nie rób tak. Zabiję się. I muszę znaleźć przyczynę. O kurde. Kurde, już myślałem, że to... O nie, no nie myślałem. O nie. Dobra, no powiem nawet, myślałem, że to emerald. Czemu to tak mnie zbejtowało? Emeralda na nas szukasz. No emerald jest najtrudniejszą rzeczą do znalezienia. Powiem tak, ja mam 3 rudy. 3 rudy masz tylko? Co jest? A ty ile masz? Chce ktoś się wytradować za emeralda? Za rudy emeralda? A co masz do zaoferowania? Wojtek, ty przecież masz. Tam się ludzie, którzy nie mają, bo oni potrzebują. A to tylko tobie aż nie ma. No to wy wszyscy macie. No. To mówił, że wejny diamentów są 2 i 3. Znalazłem 6 wejnów diamentów. To jest najcięższe. Kurde, sikierkę już chciałem craftować. Weź to znajdź, no. Co to jest, okej? Lawa. To jest na powierzchni. No ja też mogę się już wytradować za emeraldy. Wszystko! Tak, dobrze, tak, Wojtek. Wojtek. Wierzę ci, stary. A jak ci ktoś nie wierzy, to znaczy, że nie jest przyjacielem. Przegram mi teraz. Może inni mi nie wierzą. Może by się zabić jednak. Mamy. Że inni mi nie wierzą. Co to było? O! Nice. Mam wszystko! Co? O. Ej, dobra. Dobra, wracam. Zabijam się, trudno. Spoko, ja mam takiego seta, że on nic nie zrobi. Ja muszę go powstrzymać. Ja nie mam teraz jak się... Czekajcie, skrzynki... Kupir, look at me, my brother. A co? Dobra, to taki sojusz teraz trzeba zrobić, Mikolsie. No pewnie, że tak. Ja już kopię fosę. No. A czemu to jest na takiej górce? No fajnie właśnie, dobrze dla nas. Dobra, lecimy w dętkę. Aha, już? Mikols? No, go tu nie ma jeszcze, patrz. Nie muszę klikać respawn, nie? Nie musisz. Nie muszę. Więc sobie poczekam, aż mi odpuścicie misiat.
paczki. Tak, no, no mamy co robić, Wojtuś, innego. Nie, złota nie wykopałem, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Kubir, masz jedno złoto? Ja lub uważam, bo jeszcze złoto to będzie jego ostatni napis, ale mam się. A możesz zobaczyć, możesz zobaczyć. Nie, no Mikos nie był w Netherze przecież. Bądź kumplem, Kubir, ja. Ale ja też mam jedno złoto. No dobra, no to oddaj. Nie. Bo cię zabije inaczej. Ej, ale Bush jest, coś za cicho w ogóle. Ej, zauważyliście, że Bush... Siema, to jest, ja jestem tutaj. Mikos, nie bij mnie. A chcesz zostać moim przyjacielem? CO?! Zabijasz Ancient City. Sorry, Kubir, sojusz, możesz mnie zabić. Dobra. Ej, czekaj, czy to jest efekt? Jak przeżyłeś Widera, to jest efekt. Ej, Bush, masz jedno złoto? Ja mam tylko jedno. Nie mam, niestety. Nie pomagam wam, nie chcecie mi pomóc, ja wam nie. Ale to przecież jak nie będziesz tu pomagał, to przegramy. A to trudno. Wojtuś jest moim przyjacielem. Może wygrać. Ty, Tobiasz, bo ty może też pomóż coś, co? Ja realnie nie miałem jak się zabić teraz. Jak chcesz, to Wojtuś, kliknął respawn pointa. Czemu jestem w agency? Co? Jak ktoś znajdzie moje tunele, to może wiedzieć, że jeden debris zostawiłem. Dobra, Kubir, czekamy na Wojtka po prostu. Tacy jesteście. Nie wiem, co ja robię w tej grze. Ja sobie biegam po Ancient City, niczego nie widzę i nie wiem, co się dzieje. Poważnie, ja... Niczego nie widzę i nie wiem, co się dzieje. Ej, Kubir, F3 plus A, bo on się przekopuje pod ziemią. Mam pytanie, da się uciec, Kubir, przed Wardenem? No, da się. Da się, musisz się ukryć i na shifcie. Ej, w sumie mogę wziąć kompas na Wojtka przecież. On z takim wyprzedzeniem w ogóle wszystko zebrał. Strasznie, właśnie szybko. Zaraz ci powiem, czy jest pod ziemią. Wy po prostu się obijacie. Wojtuś na 100% seta sobie robi. Nie, teraz. No i git. Jak coś, to woda jest najlepszym na ten śnieg. Ej, a masz wodę albo lawę, Mikols? Lawę nie mam, wodę. Później już jak będę szukać emeraldu, ale na razie nawet nie mam diamentu, nie wiem dlaczego. Lejmy tu lawę. Czekaj, Kuby, bo ja mam problemy tu z tym śniegiem, wiesz? Ej, to w Beskitu to był bardzo dobry pomysł. O, tu szedł. Nie wiem, imagine nie znaleźć przez tyle... O, diamentów. Pierwsze diamenty w końcu. O! To wiesz, znalazłem tym sposobem emeralda właśnie. No nie gadaj, to zostaw go tam, co? No, serio, no dobra, jak go znajdziesz sobie, to już tego nie. Serio, zostawiasz, dobra. No ale i tak raczej go nie znajdziesz, bo to w takim dziwnym miejscu jest. Ty się musiałbyś widzieć, gdzie ja wodę rozlewam. No w sensie jest... Nie, się nie. Masz Wojtka tam? O nie. Bóż mandolowy! Nie! Nie wierzę w to. Ale no Bush, to dobra, to już dostajesz w normalnym świecie, pilnujesz z Kubirem. A ty też możesz pilnować. Co za obstawa, a dlaczego tak? Jest bardzo głęboko pod ziemią, Kubir, jak no wiem. Boicie się Wojciecha? Ale i tak nie będzie wiedział chyba, gdzie są skrzynki. No co, nie? No Boże, czy wy serio zakopaliście skrzynię? Aż tak się mnie boicie. Skrzynię. Aż tak się mnie boicie. Rozwaliliśmy nawet twoje skrzynię. Przeniosłem ją 30 kratek na west, musisz ją znaleźć. No. Chciałem zrobić siano klacza. No widzisz, nie jesteś kompletnym graczem. Bush, masz lawę? Mam. Chodź tu. Żeby nie było, że zaraz Mikol sobie przejdzie całą ten. Ej, dobra, ale Wojtuś, jako że ty jesteś najbardziej ogarniającym Minecrafta, to powinieneś teraz powiedzieć, na jakim poziomie jest debris. 14. Tak, serio? Się tak ładnie kłamie. Ja na 14 kopę. Znalazłem w 3-4 minuty. No, czekaj. Kopiąc do przodu po prostu? Tak, bez łóżek. Dobra, już widzę, że źle się rozlała, czekaj. Ale pamiętajcie, żeby nie rozarać respawn pointa, bo wtedy będzie w innym miejscu się respił, nie? Nie, to nie jest zalany. A magma to nie może być ten debris czy coś? Nie. No, serio? Ja pierdzielę. Dobra, to już niczego nie zdobędę w tym. Najbardziej failowy odcinek. Nie, wracam do tego Wardena. Myślisz, że może być diametowy kilo w tych skrzynkach, czy nie? Nie wiem. Ja mam 3 diaksy na zbyć. Dobrze, że łóżko postawiłem przy tym Wardenie, ale myślicie, że... A diaksy mogą być? O, jedna. Tak, mogą. Diamentowe narzędzie. No to już są dwie osoby. O! Mikuls. Nigdy nie było łatwiejszego znalezienia debrisu, co ja zrobiłem, jak coś. Mogę się z kimś strajdować, mam 4 debrisu. Ej, chce ktoś do mnie tutaj wrócić? Ja sobie nie poradzę. Chce ktoś strajdować? Kubir, ja się mogę sobie strajdować. Ja dam ci debris, jak ty nie będziesz mnie tam bił. Nie, nie rób tak. Nie, no, no ale ci tam wygrać wtedy. Tym? No ale ty będziesz, zajmiesz drugie miejsce może. A po co mi drugie miejsce? No nie wiem. Po co ci pierwsze miejsce? Bóż, potrzebuję drugiej lawy, chodź tu. Ja nie mam połowy rzeczy jeszcze, spoko. Jak to nie ma połowy rzeczy? Nie gadaj. Nie! 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 N
przestałem gonić, hitnąłem cię i wyrzuciłem ci debris. Co? Hitnąłem cię i wyrzuciłem ci debris. A ty zacząłeś biec dalej. Ale, bo ja widziałem cię, że ty jesteś za mną i zacząłem uciekać. Ale ja cię hitnąłem normalnie przecież i wyrzuciłem ci debris. Czemu ty mi wyrzuciłeś debris? Masz nadmiar? No tak. To czekaj, no to by mi został tylko emerald. Poczekaj, to ja wracam tam. To w Netherze leży gdzieś debris, musisz go sobie... Postawiony debris, masz diamenty, także go wykopać? Mam diamenty. Postawiłem debris w Netherze, na górze. Czemu tak zrobiłeś? Czemu tak zrobiłeś? No bo chciałem cię strollować, zobaczyć czy będziesz uciekał, no i uciekałeś. Ja ci nie wierzę, że postawiłeś debris. Nie wiesz, to możesz też nie wierzyć, że rzuciłem ci debris za ciebie. A zrobiłem to. W ogóle zrespiłem się w jakimś innym portalu, nie wiem gdzie jestem tak trochę. A to może mój. Oj, nie chcecie wiedzieć co ja mam tutaj robię. Ktoś tu jest? Słyszałem, że ktoś się kopał. Ktoś jest przy skrzynkach jak coś. To Mikols. O, to Mikols pewnie. Nie, to nie ja. Tak nie pisze. No, jakie rodeo jest tutaj? Ja myślałem, że wy coś piszecie w ogóle. Mikols tam tak... jest, Mikols jest przy skrzynkach. Wygra? Nie wygra. Uciekam. Pusz, pomóż mi! Dawaj. Szybko, masz bloki? Ja nie mam. Nie róbcie mi tego. Pomagam Bush. No ale Wojtuś, szybko, masz teraz szansę wygrać. Teraz Wojtuś, teraz dobrze Wojtuś, Wojtuś! No nie rób! Biegaj! Oni cię nie widzą, Wojtek! Oni cię nie widzą, Wojtek! Na tym nie widzisz! Bejtuję. Tak! Bejtuję. Ginę. Kubier, jesteś tam? No jestem. Ale Mikols nic tu nie robi, bo nie wie co. Nie mam bloków, kurczę. Nie! Pomagam. O kurde, co to był za dips? Dobra, odciągam ich Wojtek. Musisz to wykorzystać, jak ja ich odciągnę, to ty musisz przyjść po prostu. A czemu ty chcesz? Ale Mikols, czemu ty chcesz, żeby napierak wygrał? Wojtek niż żeby oni mnie zabijali ciągle. No ale no to bez sensu, to ty wtedy przegrasz, to nie ma sensu. No ale oni też przegrają. Lan wejduje, Kubier ma stop crafting. Mam już mało bardzo życia. Kubier też. Ej, no ktoś tu... Aha, Tobiasz jeszcze. Ale Tobiasz nie mają emeraldy. Wiedziałem. Nie, no nie wierzę w to, ale i tak nie mam szans. Zaraz dołączam do was do zabawy. Czemu tak wolno HP się regeneruje na tym serwerze? Dobra, Tobiasz, będziesz? Jest Tobiasz. Siema. Ja uciekam sobie na spokojnie. Co wy z tym zrobiliście w ogóle? Powodzenia. Ej, co jest? Mikols jest blisko. A nie, to ty już. Ktoś kopie. Ale zalałem się. Gdzie wy jesteście? A Mikols zdobywa serce cały czas. Właśnie jest takim trolem fajnym. On się wkopał, a później się wykopał i zalała go lawa. A na górze ktoś jest. Tobiasz jest na górze. O. Siema. Elo, też o tym myślałem, ale później stwierdziłem, że oj. Dobra, zginę. Gdzie jest Tobiasz? Nad tobą jest Tobiasz. No czemu pójdzie? Jest napierak w środku! Napierak? Nie! Tak, zginął. Nie no, seria? No ile ty masz? Dobra. Nie! Obiasz, nie! Wygrałem! Nie gadaj! Nie! Stop! Sprawdzamy! Nie! Pokaż to. Jest! Dobrze wszystko! Dobrze ułożone! Wszystko. Nie! O kurczę no! Tyle starań na marne!